Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was rozpakowanie, pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenia ze świetnej myszki firmy Cougar. Nie drogiej myszki przede wszystkim, a czy świetna w sumie okaże się w testach, natomiast mowa tutaj o modelu Cougar 250M. Ceny tej myszki i innych modeli od Cougara sprawdzicie w opisie filmu, tak więc nie musicie grzebać po internecie, szperać, szukać, nie traćcie czasu, nie warto. Sprawdźcie sobie u mnie w opisie filmu, natomiast myszka zapowiada się niezwykle ciekawie i już sobie ją rozpakowujemy. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc obiecywałem Wam nowy zestaw sprzętu od firmy Cougar. Naprawdę fajne zabawki tutaj przyszły. Myszki już nieco tańsze niż ta 550M, którą testowałem ostatnio, natomiast równie ciekawe. Dzisiaj zaczniemy sobie rozpakowania od myszki tej 250M, czyli najtańszej, ale też bardzo ciekawej. Natomiast 300 zobaczycie w innym rozpakowaniu, a wszystkie trzy sprzęty będą miały osobne recenzje, czyli recenzja podkładki jak najbardziej też będzie. Podkładka duża, rozmiar L, podkładka gruba, 4 mm, naprawdę świetna, jak widzicie, wersja Speed. A więc podkładka i 300M na razie czekają na swój moment chwały, a tymczasem rozpakowujemy wersję 250M, równie ciekawą. Jak widzimy, myszka jest uniwersalna, ale to sobie zobaczymy za chwilkę, widzimy obrazek, że jest uniwersalna, bez profilowań. Mamy sensor optyczny pozwalający ustawić DPI aż do 4000, 6 programowalnych przycisków, częstotliwość próbkowania to 1000 Hz, wbudowana pamięć, podświetlenie oraz programowane przyciski. Mamy też system UIX, czyli to oprogramowanie i edycja biała. Co jeszcze ciekawego, mamy dokładniejsze specyfikacje. Myszka przeznaczona do FPS-ów, MMO, MOBA, RTS-ów, czyli wszystkie najpopularniejsze gry. I mamy tutaj sensor, uwaga, Avago 3050, czyli sprawdzony sensor optyczny, popularny, dokładny, wart polecenia, tym bardziej w tańszych myszkach naprawdę się fajnie sprawdza. Przełączniki obrona pod przyciskami, bardzo fajnie, 16,8 miliona kolorów, poziom klatkowania 6600 fpsów, natomiast maksymalna prędkość myszki 60 fpsów całkiem przyzwoicie i przyspieszenie 20G, no w zupełności w takim optyku według mnie wystarczające. Waga równiutkie 100 gramów, zważymy do recenzji też i z tyłu mamy powtórzenie tych wszystkich zalet, nie będziemy tu już się nad tym rozwodzić, tylko ją sobie już rozpakujemy, bo naprawdę mnie ciekawi ta biała, fajna myszka. Tak więc otwieramy opakowanie. Oczywiście Cougar to nic innego jak niemiecka precyzja. Przynajmniej w przypadku myszek Cougar, z którymi już miałem do tej pory do czynienia, naprawdę świetnie wypadały w testach. Ale okej, mamy jakieś krótkie info, jak się zabrać za instalację i tak dalej, parametry. Oczywiście oplot jak najbardziej, taki dość miękki, wtyk USB, myszka w woreczku zabezpieczona i już opuszcza opakowanie. No i zobaczcie, myszka naprawdę wykonana bardzo fajnie. Mamy tutaj fajnej jakości plastik, dość gładki. Po bokach mamy takie dziurkowane tworzywo, twardy plastik, co ma zapewnić nam dobry chwyt tej myszki. Myszka taka dość niska, bez profilowań, więc dobra będzie zapewne i do claw gripa, i do fingertipa nawet, ponieważ zobaczcie, przyciski działają aż do końca, więc nawet osoby o mniejszych dłoniach niż moje sobie tą myszką fajnie pograją, niezależnie od preferowanego chwytu. No i przyciski dość ciche, działają leciutko. Przełączniki obrona oczywiście zapewniają długą żywotność. Mamy rozpoznawane już logo Cougara. Przyciski po bokach po jednym, czyli myszka typowo uniwersalna. Jeśli ją weźmie gracz leworęczny, też będzie mógł skorzystać sobie z przycisku bocznego, tak samo praworęczny. A jak się uprzemy, możemy sobie zaprogramować oba, nawet będąc graczem praworęcznym, tutaj mieć jakąś funkcję często używaną, a jakąś taką funkcję używaną raz kiedyś, możemy sobie ustawić tutaj, kliknąć i jedziemy dalej. Tak więc można to wykorzystać. Mamy też przełącznik tutaj, o, dość lekko reagujący. Prawdopodobnie do ustawień DPI. Następnie też taki fajny akcent, element ozdobny. Coś jak w 550 w kolorze pomarańczowym, co świetnie kolorystycznie uzupełnia tutaj te wszystkie elementy pozostałe. Rolka dość duża. Fajnie się kręci z lekkim oporem. Działa też jako przycisk. A od spodu, moi drodzy, niewiele.
sensor Abago 3050 optyczny oraz dwa duże, wydające się być świetnej jakości ślizgacze. No i dobrze, jak na pierwszy rzut oka to by było na tyle, pamiętajcie, że ceny tej myszki i innych myszek Cougara sprawdzicie sobie w opisie filmu. Myślę, że cena tej myszki zaskoczy Was bardzo pozytywnie, tak więc sprawdzajcie. A tymczasem zapraszam Was też na mojego Facebooka, warto wejść, warto zalajkować i codziennie wchodźcie na kanał, szukajcie nowych filmów, ponieważ codziennie nowy film, a jak czegoś szukacie, zajrzyjcie do playlist. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!